Witam Państwa serdecznie w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Ściana chwały polskiego sportu i olimpizmu za nami. A dziś 28 przegląd filmów alpinistycznych imienia Wandy Rutkiewicz. Już od 28 lat jesteśmy z Państwem, nasi niesamowici goście. W tym roku tematyką jest K2, a honorowy patronat nad tą edycją przeglądu filmów alpinistycznych objął minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, pan profesor Piotr Gliński, za co serdecznie dziękujemy. Nagrody w tegorocznym przeglądzie małych film filmowych ufundował oczywiście Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, a także firma Packer. I teraz prezes firmy Packer, pan Krzysztof Skrocki, powie do Państwa kilka słów i widzimy się po krótkiej przerwie. Thank you.
Firma Packer wspiera przegląd filmów alpinistycznych już od prawie 20 lat. Po raz pierwszy zaprosił nas Andrzej Zawada, ponieważ idea ta jest bliska naszemu sercu, pozostaliśmy do dziś. Można powiedzieć, że połączyła nas pasja, bo z jednej strony przegląd robiony jest właśnie przez pasjonatów i dla pasjonatów, a z drugiej strony Packer również narodził się z pasji, z miłości do gór, z tego, że jako przewodnicy górscy chcieliśmy z jednej strony robić zawodowo to, co lubimy, co umiemy najlepiej, a z drugiej strony chcieliśmy się tą pasją dzielić, by jak najwięcej osób pokochało góry, by zaczęli całymi rodzinami wyjeżdżać w teren, spędzać czas aktywnie. Sprzedajemy sprzęt turystyczny, z jednej strony najwyższej jakości dla chociażby polskich narodowych zimowych wypraw w Himalaje, z drugiej strony zaopatrują się u nas w sprzęt przewodnicy górscy, a jednocześnie zapraszamy i odnajdują się wśród nas również osoby, które jeżdżą do Kampinoskiego Parku Narodowego, w Beskidy, na żagle czy na kajaki. Generalnie sprzęt dla osób aktywnych, które potrzebują czegoś dobrego, sprawdzonego. Z tej naszej pasji zrodziło się też to, że nie chcemy jedynie sprzedawać sprzętu turystycznego, dlatego powołaliśmy kampanię społeczną Aktywny Bakcyl, by pokazać, że świat wokół nas jest piękny, by zachęcić młodzież do tego, by na jakiś czas pozostawić smartfony, komputery i zobaczyć, że co innego poczuć w górach, smak potu, poczuć ciężar plecaka, wejść na szczyt, położyć się i odetchnąć, a co innego oglądać te piękne widoki właśnie w internecie, na Instagramie czy w tego typu miejscach, by poczuć smak życia, by zacząć żyć pasją, by spędzać czas w taki sposób, który był bliski mi wtedy, kiedy ja byłem młody, a który teraz niekiedy poprzez właśnie komputery, internet, może niekiedy jest trudniejszy do osiągnięcia dla młodych pokoleń. Warto pamiętać, że góry to nie są tylko te góry najwyższe, to nie są tylko Himalaje, to nawet nie są tylko Tatry. Góry to są również przepiękne Beskidy, dzikie jeszcze w jakimś stopniu, może mniejsze niż kiedyś, ale jednak wciąż dzikie Bieszczady, pusty, stosunkowo w stosunku do innych gór Beskid niski, inne tereny, Pieniny, Sudety, Góry Świętokrzyskie. Świat wokół nas jest bardzo piękny. Dzięki pandemii więcej osób się mogło o tym przekonać. Jest to takie trochę puste sytuacji, w której teraz żyjemy, że możemy zobaczyć, że świat wokół nas jest piękny, że warto się ruszyć, warto się wyrwać z domu, by coś pięknego przeżyć, by cementować nasze rodziny, spędzać czas z naszymi dziećmi aktywnie na świeżym powietrzu, co myślę, że i cementuje rodzinę i sprawi, że będziemy zdrowsi, będziemy mieli lepszy humor i lepiej będziemy mogli postawić czoła tym problemom, które są wokół nas i z którymi co jakiś czas się przecież musimy zderzyć. Witamy Państwa z powrotem. Moimi Państwa gośćmi są pani wicedyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, pani Aleksandra Czechowicz-Woźniak. Witam serdecznie. Dzień dobry. I dyrektor tegoż muzeum, pan Sławomir Majcher. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, pierwsze pytanie. Co nas czeka w nadchodzących dniach? To może ja pozwolę sobie zacząć. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteście z nami. Pierwszy dzień... Można powiedzieć, że za chwilę ten finał pierwszego dnia, a jutro spotkania z wyjątkowymi gośćmi. Zaczniemy o godzinie 12 od spotkania z panem Leszkiem Cichym. Samo nazwisko mówi wszystko i jego wspomnieniami z 1976 roku z wyprawy, z jednej z jego wypraw na K2. Później spotkanie z panią Krystyną Palmowską, która na pewno podzieli się tragicznymi wspomnieniami z wyprawy z 1986 roku i wreszcie pani Magda Gorzkowska, tegoroczna uczestniczka wyprawy, tej wyprawy historycznej, bo przypomnijmy, w tym roku zakończyła się ta epopeja związana ze zdobywaniem zimą 8000. Pani dyrektor. A drugi blok zaczynamy o 14:20 filmem 200 metrów do nieba. Później rozmowa z Andrzejem Bargielem, zapraszamy. O 15:15 film K2, pierwszy zjazd. Po nim rozmowa z Dariuszem Załuskim. I na zakończenie film Ostatnia Góra, 17:45. Zakończymy drugi dzień przeglądu filmów alpinistycznych. Ja kontynuuję i od razu przechodzimy do niedzieli. W niedzielę jesteście Państwo z nami od godziny 12. W południe zaczynamy i będzie, myślę, że bardzo interesująca rozmowa z panem Marianem Sajnogiem, który opowie o wyprawie
na Himalczuli z 1985 roku. Powie o bezpieczeństwie w górach, opowie o kulisach tej wyprawy, a następnie o 12.40 spotkanie z Maciejem Pietrowiczem i jego wyprawą, planowaną wyprawą na sierpień, wrzesień tego roku Jelczem w Himalaje. To jest też wyjątkowe wydarzenie, ale więcej usłyszą Państwo w niedzielę, także zapraszamy do tego, żeby być z nami. I jeszcze zakończenie tego dnia, czyli od 13.20 rozmowa z Piotrem Snopczyńskim i Aleksandrem Lwowem o wyprawie na Gaszerbrum II w 1993 roku, a o 14.40 rozmowa z Krzysztofem Wilińskim i Aleksandrem Lwowem o wyprawie do Afganistanu w Hindukusz w 1977 roku na Koę Szachur na siedmiotysięcznik. Było to pierwsze wejście lewym filarem północnej ściany. To będzie ostatni temat, który skończymy o godzinie 16. No tak, czyli wiemy, co nas czeka w nadchodzących dniach, ale dziś spotkaliśmy się podczas pierwszego dnia przeglądu filmów alpinistycznych imienia Wandy Rutkiewicz, a w zasadzie przegląd małych form filmowych, tutaj mnie wszyscy muszą poprawić. Szanowni Państwo, emocje rosną, sięgają zenitu. Nasi ludzie, którzy zgłosili filmy, na pewno oczekują na ogłoszenie wyników, także zaczynamy od nagrody publiczności. Najważniejszej chyba, jeśli tylko. Tak, jest to nagroda wyjątkowa, bo przyznawana przez Państwa, przez tych, którzy oglądali te filmy. Każdy z nich był inny, było kilkanaście propozycji, a nagroda publiczności trafia do pana Cezarego Adamskiego i za jego film Transalp Crossing Borders. Także serdeczne gratulacje. Gratulujemy. Super sprawa, najwięcej widzów rzeczywiście zagłosowało w internecie. Teraz miejsce trzecie, pani dyrektor. Tak, teraz miejsce trzecie, film autorstwa Pawła Turłaja, Konstantin. Bardzo serdecznie gratuluję. To wybrało już nasze jury. Miejsce drugie. Nagroda druga. Pan Rafał Guszkowski, do niego wędruje nagroda druga, za film Moje Beskidy i Bieszczady. Serdeczne gratulacje. Pani dyrektor, tak, już, najważniejsza tak. Nagroda pierwsza wybrana przez jury Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie to... Z dużą przyjemnością chciałabym powiedzieć, że pierwszą nagrodę zdobył film autorstwa Łukasza Stramy, Zachód Grońskiego. Bardzo serdecznie gratuluję. Gratulujemy. Bardzo, bardzo serdecznie. Przypomnijmy, że nagrody ufundowało Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, a także firma Packer, za co serdecznie dziękujemy. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim wygranym. No i oczywiście gratulujemy wszystkim uczestnikom tego przeglądu, bo każdy z Państwa i zachęcamy do tego, żeby być z nami, żeby po prostu dokumentować te swoje wyprawy w te niższe i te najwyższe góry, bo takie filmy naprawdę pozostają. To jest ślad Państwa działalności, no i czasami bardzo interesująca, ciekawa twórczość. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Państwa zapraszamy na obejrzenie nagrodzonych filmów, ale nie odchodźcie później jeszcze od ekranów, bo mamy dla Was jedną niespodziankę, także zostańcie z nami. Dziękujemy bardzo. Cześć, mamo.
Kasiu. Cześć, Amelko. Gdzie jesteś? Jedna z najtrudniejszych rzeczy fizycznie przede wszystkim, które wykonam, a nie zakładam w ogóle nawet przez ułamek sekundy się poddać. A czy wydaje mi się, że to jest taki solidny challenge? Nie to, żebyśmy potrzebowali sobie coś udowadniać, ale jest to coś, co na pewno warto zrobić, jeżeli ktoś się jara, jak jeżdżą po górach i tak dalej. No, wyprawa transalpejska na pewno jest testem. Testem możliwości, grupy. Podjazd pod mega góry. To jest dla mnie transalp. Wieczny podjazd. Bardzo chcę się sprawdzić. Przede wszystkim zobaczyć, czy dam radę to w głowie. Bo wszystko siedzi w głowie. Właśnie jedziemy do Innsbrucka, a dokładnie na granicę austriacko-niemiecką, do miasteczka Scharnitz, skąd jutro zaczynamy naszego transalpejskiego tripa. Dzień po dniu będziemy przedzierać się przez przełęcze, szczyty, aż do włoskiego jeziora Garda. Przed nami niecałe 400 km, ale ponad 10 tysięcy przewyższenia. Myślę, że to będzie ciekawa mieszanina płaczu i śmiechu. Płaczu, bo mamy codziennie 30 km podjazdu, po 1,5 do 2,5 km każdego dnia. Nie, no nie boję się generalnie niczego, tylko że będę opóźniała pozostałe. To jest mój największy lęk. Nie boję się niczego, ale spodziewam się, że będę miał kilka ładnych kryzysów takich na podjazdach. Jestem z ludźmi, którym ufam, więc liczę na to, że będziemy się motywować, bo będą bardzo trudne chwile i myślę, że będziemy mieli wszyscy jakieś swoje kryzysy. Będą jakieś kłótnie, mam nadzieję, że tylko sprzęt nie nawali. Awaryjna kicha. Myślę, że będzie ciężko kondycyjnie i dorównać i facetom i jakby pokonać wysiłek fizyczny, zmęczenie, upał, temperaturę, wszystko. Mocna próba, wydaje mi się, także ciekawe wyzwanie. Przecież ty nie lubisz podjeżdżać. Nie lubię podjeżdżać, może nie lubiłem podjeżdżać, ale odkryłem nowe pokłady siły, powiedzmy. Także... Nawet zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Czy wrócimy w jednym teamie? Myślę, że za 7 dni będziemy mogli zbyć wysokie, silne piony, pogratulować sobie i powoli myśleć o tym, co dalej. Walimy w ciuchę do gardy jakby coś. Tak jest. Nie? Walimy. I co? Okaże się wszystko, jak będzie, tak? Miało być tak łatwo, tak przyjemnie. Zobaczymy. Humory jeszcze dopisują, także jest dobrze. Wkraczamy w tamtym kierunku. Około 70 km, 1200 w górę do Stubaju na kolejkę. Wydaje mi się, że cały team jest na tyle najsłabszy, na ile jest najsłabsze ogniwo. Tak? Trzymam kciuki oczywiście za wszystkich i damy radę, ale będziemy musieli jechać tym tempem na najwolniejsze osoby prawdopodobnie. Więc... My pojedziemy sobie w Roberta tempie, w dwójkę, tylko Robert musi odpalić mapy w zegarku, żebyśmy się nie zgubili, bo jedziemy zbyt wolno i nie chcemy was wstrzymywać. Chcemy bardzo, żebyście mieli zajebisty fan z tego. A my jak nie pojedziemy w swoim tempie, tylko Robert się będzie wkurzał, to obawiam się, że skończy się tak, że pojedziemy jutro do domu. Nie, takiego planu nie bierzemy pod uwagę. Półmetek za nami, połowa trasy, 35 km. Dobry moment, żeby chwilę się schodzić, bo za chwilę na pewny podjazd. Ale zimno.
Zostało nam ostatnie 3 km, ale jest słabo z czasem, bo musimy zdążyć na kolejkę, która nas musi wciągnąć na górę, którą zamykają za 40 minut. Prosto, cały czas. Zamknięte. Niestety pierwszy dzień już niespodzianka, nie zdążyliśmy na kolejkę, która niby jeszcze działa, tak naprawdę ona już zwozi ludzi z góry i mamy przerąbane. Weź. Co? 4 minuty nie zdążyliśmy. Co tam ci nie sprowokujesz? Co ci w głowie dęczy? Nie sprowokuję. Nadal cię lubię. Pokażę ci tam. Tam. Byśmy właśnie o mało co byli. Ale nie będziemy. Czemu? Jak? Już nie jeździ kolejka. Serio? Serio, no nie działa. No już zobacz, kas dla mnie, to nie pojedziesz tam. Tam powinniśmy pojechać, tą piękną kolejką. Tam zjeść sobie lunchę, wypić kawę i pojechać do kwatery. Popatrz jak ludzie. A dzięki temu, że jest jak jest i jesteśmy wszędzie spóźnieni, to z tego nie skorzystam. Myślę, że niektóre sytuacje mogą gdzieś pokazać taką trochę gorszą naszą stronę i potencjalnie mogą się pojawić konflikty. Chciałbym, żebyśmy wszyscy dojechali, a nie żeby nie było żadnych tam zgrzytów, iskier, a nie innych rzeczy, tak? Dzień pierwszy za nami. 70 km przejechane. Około 1500 metrów wzniosu. Prawie wszystko zgodnie z planem. Poza drobnym szczegółem, że spóźniliśmy się 4 minuty na kolejkę, która miała nas wieść na ostatni kawałek, także niestety ciach, kasa zamknięta. Musieliśmy wdrożyć plan awaryjny, objazd dookoła, dodatkowe 11 km. Na szczęście w miarę po płaskim terenie. Jesteśmy na kwaterze. Jutro i kolejne dni dopadnie nas temperatura, więc skorzystanie z wszelkich akcesoriów typu rękawiczki i tak dalej na razie mocno odkładamy na późniejszą chwilę. Tu właśnie pakuję kuriera, zaraz spakuję połowę rzeczy i zostawiam sobie. Tak. Ale numer. Naprawdę. Tu jest nasza kwaterka. Kamilko, opowiadaj. Powiem tak. Łóżko jest odpowiednie. Tyle dnia pierwszego. Stay tuned for more. Dzień dobry, witamy Was z dnia drugiego Transalpa 2019 Duo Enduro. To pierwszy naprawdę dzień górski. Dzisiaj mamy dzień jochów, trzech nawet jochów. Eger Jocha, Port Jocha i Send Jocha. Są trzy przełęcze, które znajdują się górami gdzieś tam po prawej mojej stronie. 46 km oraz 1600 metrów przewyższeń, nie wliczając to około 500 metrowej kolejki górskiej. Jesteśmy właśnie na kolejce Brenner. Powoli wyruszamy 500 metrów w górę. Za nami 7-8 km asfaltu. Więc kontynuacja tego gówna z wczoraj. A więc tak, najdroższy. Jedziemy do Włoch. Ale biederka!
Przede wszystkim jestem ciekaw widoków. To mnie jak gdyby fascynuje. Jak przystało na końcówkę austriackich klimatów, musi być Haribo. Haribo smak radości dla dzieci i dorosłych. I musi być spinaczka, także zaczynamy ostatnie 425 metrów w górę. Przełęcz Egerjoch. Za nami połowa pierwszego podjazdu. Temperatura sprzyja, 20 stopni, jest git. Lecimy. Pierwszy raz w życiu jestem w Alpach, co jest dla mnie w ogóle powalające, bo ogrom tych gór. No jest przecudnie. Dla każdego to będzie wyzwanie. I myślę, że jeżeli tylko zwalczy samego siebie, to da radę. Nigdy wcześniej nie miałam okazji w grupie być w takim miejscu, w takich okolicznościach i wiedzieć, że po prostu wszyscy jesteśmy od ciebie w pewnym sensie zależni i musimy na siebie liczyć. To jest dla mnie mega wielkie wyzwanie. Dla mnie to jest przede wszystkim eksploracja. Eksploracja, którą po prostu uwielbiam. Dla mnie jest to esencja MTB jeżdżenia. To wysiłek podjazdowy, technika na zjazdach, focenie, zdjęcia, dronowanie, robienie filmu. To jest to, co uwielbiam. Mogę się doczekać tego, jak będziemy zjeżdżać. Ale jestem trochę ciekawa, jak się będzie podjeżdżało. Siły nie mamy. Pierwszy joch za nami. Jesteśmy w trasie, trakcie drogi na drugi. Minęliśmy jakieś 400 metrów przewyższeń. Zostało około 200. Tam to gówno. Gdzie nie ma szlaków. Gdzie nie ma żadnych dróżek. Musimy pokonać. Jeszcze jakaś godzina spinaczki. I ten joch, to ja chyba mam dość. Ała, jak jest kurwa niewygodnie. Połóż sobie kołanie na plecach. I zasadzi ci. Zaszedę. Gdzie koło? Przednie chcesz? Tą ramę muszę mieć na barku. Na barku, tylko na plecach. Na plecach. Dobrze, zaraz był. Poczekaj, potrzymaj, bo mam wtrącone koło w rękę. To muszę sobie. To sobie zawrzemy. Nie po to, żeśmy trenowali pół roku, tam rok wcześniej, żeby teraz się poddać. Zadzierasz głowę, a tam jeszcze. Szczytu nie widać. No, wierzę w to głęboko, że razem damy sobie radę z każdą jedną trudnością. Podobno jesteśmy na najbardziej eksponowanej, najbardziej na głównej grani Alp. Bardzo było, ja się bardzo cieszę, ale gwarantuję, że nigdy tego więcej nie powtórzę. Dzisiaj nastąpił przełom, pierwszy crash, niestety mój. Tu widać, tu wybity bark, mąż nastawił, przez to musi dźwigać trochę mojego plecaka.
Do zobaczenia na dole. Więc tak, jesteśmy na Sendio, na przełęczy Sendio, trzeciej i ostatniej dzisiaj. Zjeżdżamy do miasteczka Sztercing, w którym będziemy nocować gdzieś, jeszcze nie wiem gdzie, szukamy. Zjeżdżamy tą ścieżynką w dół. Chłopaki, których przed chwilą spotkaliśmy na motorach Enduro, którzy podobno wjeżdżali tutaj 10 minut, twierdzą, że zrobimy to w pół godziny, więc słońce już zachodzi powoli za góry. I to jest ostatni dzwonek dla nas, żeby jechać. I tu jest tak wąsko? Nie, no dla mnie to jest kosmos. Sama ścieżka mnie nie przeraża, mnie przeraża przestrzeń. Ja jestem zesrana w gadzie. Na pewno też się będzie zrobiła. Przejdziesz, to sobie będziesz szła. Oj. Dobra. Jesteśmy w Italii, w miejscowości Sztercing, gdzie wszyscy mówią po niemiecku. Strasznie trudny dzień, wymagający dużo jej techniki, i samozaparcia i współpracy. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, bo naprawdę się sprawdziliśmy jako team i mieliśmy sporo przygód. Zacznę od największej, Ani Kraksa, która zakończyła się wybitym barkiem, ale na szczęście jej mąż był na posterunku i szybko się zaopiekował, a później woził wszystko. Ich habe das verloren, ja. 2200 metrów przewyższeń, jakieś 50 km drogi. No i co mogę powiedzieć, to była mega, mega, mega wyrypa. Chyba 300-400 metrów w górę rowerów musieliśmy wnosić. Tam gdzie świstaki były, to samo było, co? Świstaki były, kozice, ale był znowu Michał, który zrobił bodajże 3 lub 4 rundy. Brawo dla Michała! Nie mam nic do powiedzenia. Zrobił 3 lub 4 rundy i wniósł kilka rowerów dla nas i bagaży. Mega gość. Powoli tutaj czekam na dobre jedzenie, włosko-niemieckie. Piwo zaraz wlecą i myślę, że za godzinę jesteśmy w łóżkach i regenerujemy się do kolejnego, trzeciego etapu. Było super, dzięki. Siema, dzisiaj przewodnikiem jestem ja, Izabela, w ruchomym kasku jeszcze. Jesteśmy już we Włoszech, tylko takim trochę dziwnym Włoszech, gdzie podają ziemniaki na kolację i mówi się po niemiecku. Chyba najłatwiejszą trasę mamy w dniu dzisiejszym, tak mi się wydaje, bo jest tylko jeden bardzo długi podjazd. 50 km przed nami, przewyższenia 2000 i jedna przełącz. No i trzymam za nas kciuki, szczególnie za mnie i za Roberta, bo przed nami długi, 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 strasznie długi podjazd i mam nadzieję, że wszyscy damy radę. Topa! Dzisiaj bardzo gorąco. Walka nie tyle z wysokością, co ze słońcem. Jeździmy z cienia w cień. No! Szukamy najbliższego szpara, żeby dotankować troszkę bidony, 500 metrów od nas. Nawodnienie podstawa. Najtrudniejsze były warunki atmosferyczne według mnie. Przygotowaliśmy się na mrozy, a zastały nas gorączki 41 stopni Celsjusza. Trochę lepiej.
ciuchy, które mieliśmy, no totalnie się nie sprawdziły. Siema, siema, to ja przewodnik Izabela, już trochę odsapnę, więc jest moc. Tam ten znak pokazuje, że jesteśmy w Valerioch na 1932 metry. Tak, jesteśmy zuchy. Jak zwykle nas wystawili, zajebiste miejsce, jest przepięknie, są świetne widoki, piękny taras. Liczyliśmy na pizzę, spaghetti, zimne piwo, zimną wodę w toalecie do bidonu. I o, i jak zwykle, niestety knajpa znowu zamknięta. Jesteśmy na najwyższym szczycie dzisiejszego dnia. Daliśmy radę. Było bardzo, 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 bardzo trudno. Jutro będzie jeszcze cieplej. Jest gorąco, jesteśmy spieczeni jak... jak kurczaki, które oni by pewnie zjedli. Ale hit! K***a, ile ty masz lat, dziewczyno? Ogarnij się! Ogarnij. No trąsol popsujesz. Pamiętaj, to nie ten torun! Udało mi się, ale za wolno! Jesteśmy w Bressanone. To już koniec naszej dzisiejszej trasy. Na szczęście zajechaliśmy do otwartej pizzerii, więc mamy co jeść, mimo trudów, które mieliśmy po drodze. A, święto! Święto się nazywało jak? Odpoczynku? Będę wyjeżdżała, wiesz, kamerę albo coś. No, nie było najgorzej, ale to jest Stacha mam trochę. Wiesz, czy tam w głowie? Stracha to będziesz miała do końca. To stracha to będziesz miała zawsze. Ja nie wiem, co... Mega. A. I po tej pizzy w mieście. To 8 kilometrów. Michała, nie możesz jechać z nami. Też Iza też mówi z Robertem, przecież jadą wszyscy w trójkę. Nie, nie jedzie sama. Jadą ścieżką rowerową. Przez to jesteś wkurzony. No. Ale Czarek, to... No to nie, to wiesz, to... To nie, ale to nie jest między tobą, a między mną a Anią, no. Będę ci pilnował i koniec, no. Hello. Mamy czwarty dzień. Załoga nam się rozprzestrzeniła na czynniki pierwsze. Nie jedziemy z wami, jedziemy dołem. Czyli asfalt. Najkrótszymi drogami. Czyli możliwe, że będzie, że miałbyś kurwa asfalt. Zaraz to ze śniadanie. Naprawdę. Myślę, że jest to dobre posunięcie, dlatego że część sobie odpocznie, a ta najbardziej zwariowana część ekipy ruszy w dalszą część wyprawy naszej. To znaczy wy sobie jedziecie tam w górę, a my jedziemy sobie drogą rowerową, bo tutaj pan z restauracji nam zaznaczył. Zaczynamy podjazd dzisiejszego dnia. 1672 metry w górę. Naraz. Do końca 15 kilometrów. Niestety będzie słabo. Widziałeś? Kamera widziała? Po 3 godzinach, tak, spinania się.
Jesteśmy prawie w połowie drogi. Nie poddajemy się, wspinamy się dalej. Ejka, zdobyliśmy Klauser płytę 1920. Wspinamy się na Platz von Sir Kreuz. Wysokość 2311. Odcinek drogi całościowy 67 km. Jedyne co nas może zatrzymać w tym momencie to upał i brak wody. Ale myślę, że sobie z tym poradzimy. We did it. Dolecieliśmy, cali szczęśliwi. Jesteśmy Platz von Sir Kreuz 2305. Zostało nam jeszcze kawałek. O tam, taki malutki. A później już grawitacja sprowadzi nas ku kolacji z przyjaciółmi. Jak my żeśmy widzieli, że wy żeście wjechali na górę o 17, to my żeśmy jedli tu obiad. Właśnie teraz zdobyliśmy najwyższy punkt dnia. Przygotowujemy się do kolejnego etapu naszej podróży. Czyli generalnie ubieramy się, bo zjazdy będą pewnie nie wąskie. Mamy około 50 km do domu. Lecimy. Tak szczerze mówiąc, jeżeli gdzieś na najwyższym podjeździe, to nie chciałbym, żeby nas gdzieś jakaś ciemna noc została po prostu w górach, no bo wiadomo, że musimy zjechać. To jedyne takie, taka moja obawa. Teraz nie można tej chwili zbić i sobie ułatwić. Nasza sytuacja wymknęła się spod kontroli około 3 godzin temu, ale generalnie jeszcze się nie poczęliśmy. To jest nasza kwatera, tak? Chodź. Okej, podsumowanie dnia wczorajszego, znaczy czwartego, przepraszam. Z 4 razy naj, zrobiło się 5 razy naj. Zaczynając od końca, to jest tak, najdłuższy dojazd i najpóźniejszy zarazem dojazd na kwaterę. Najdłuższy zjazd. Najdłuższy podjazd. Najwyższy punkt, bo było 2340 ponad. No i najwyższa temperatura. Ponad 40 stopni. Słuchajcie, ja chciałem wam bardzo powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo dumny z mojej żony. Ja też powiem, że jestem bardzo. Która dała radę, nie marudziła, nie grymasiła. Nie, nawet do pewnego momentu mi się podobało. Jakiś kryzys nastąpił. Nie, no kryzys nastąpił przy kościółku. 28 km przed osiągnięciem celu. Zaczęło się, że tak powiem, zaczęło się lekkimi zgrzytami, jeżeli nie możemy się dogadać, to się nie dogadamy. Część się odłączyła, ale może to i dobrze. Nauczyliśmy się szacunku do, przede wszystkim do gór. Myślę, że musimy popracować jeszcze nad
swoją fizycznością, przygotowaniem technicznym i świat będzie dla nas otworem. A jak gdyby finał naszego tutaj dzisiejszego dnia, to wjazd do miasteczka, ta temperatura miasta, w ogóle powitanie wykonane przez naszych przyjaciół z super żarciem i napitkami, co jest najważniejsze, było po prostu mega. Także więcej, nie poddajmy się, chcemy więcej. Witajcie kochani, dzisiaj mamy piąty dzień wyprawy. Przełomowy bym powiedziała po wczorajszych wojażach. To tutaj jako kuriera. To nasza kwaterka, przepiękna zresztą, typowo włoska, zlokalizowana w cudownym podwóreczku. Wszędzie pełno zieleni i przepiękna architektura, ciasno. Dzień dobry, witamy. Proszę pomachać do kamery. Cześć, na razie. Cześć, na razie, brawo, dziękujemy bardzo. Wszyscy pakujemy się, zapinamy rowery, sakwy. Mamy takie piękne miejsce, wyszukane przez dziewczyny wczoraj. Dzisiaj dzień troszkę bardziej chilloutowy. Ruszamy z pięknego miasteczka, zresztą widać, zaraz będziemy to podziwiać, Kaltern, do miasteczka Malveno. Mam nadzieję na piękne widoki, piękną architekturę, piękne uliczki, miejsca i takie typowo włoskie do zapamiętania na długo. Chciałam zdać relację i powiedzieć, że nie mamy co jeść, jesteśmy bardzo biedni. Najbliższa restauracja jest 20 km stąd, w Paganelli. Wszystkie restauracje są otwarte od godziny 7, a my jesteśmy bardzo już głodni i spragnieni. Nie mamy dobrych liści. W górę mamy jeszcze 740. Jedziemy zamkniętą trasą, bo tutaj grasują niedźwiedzie, ale niestety nie mamy innej opcji. Takie nachylenie. Oj, prawie połowa. No to zdrowie. O Boże, jakie to mocne. And Pepper, unfortunately, I have only this one. Hello. Kończy się piąty dzień naszej wyprawy transalpejskiej. Późnym wieczorem dotarliśmy w końcu do Malveno, ale dzięki temu zaliczyliśmy Night Ride'a. Niestety na trasie największym problemem okazało się możliwość zjedzenia czegokolwiek w normalnych godzinach, o normalnej porze, bo wszystkie najbliższe restauracje były czynne albo od godziny 19, albo już zamknięte, albo trwała siesta. Także był to duży problem, żebyśmy mieli możliwość cokolwiek po drodze zjeść. Właśnie się kładziemy spać, a jutro czeka nas kolejna przygoda, ostatni dzień wyprawy. Do zobaczenia. Dzisiaj ostatni dzień wyprawy, ostatni odcinek nas czeka. Morale bardzo dobre, aczkolwiek już trochę jesteśmy zmęczeni. Jedni bolą kolana, drugi bolą plecy. Inni są ogólnie przewalcowani. Ale wiemy, że już ostatni odcinek i zaraz będzie nagroda w postaci gardy. I oczywiście odznaki Transalpejczyka. Dzisiaj mamy ostatni dzień naszej transalpejskiej przygody. Dzień szósty. Będzie na pewno super, super widokami. Będziemy zjeżdżać nad jezioro Garda, Monte Casale, najwyższy szczyt 1632 metry.
przewyższenia w sumie 1500, około 60 km będziemy drabować. Euromarki się kończą, niestety. Wszystko boli, dupy bolą. Siniaki w kształcie śliwek mamy w różnych dziwnych miejscach. Także trzymajcie za nas kciuki. See. Podjeżdżamy właśnie na Monte Casale. Ponoć mamy 1000 w górę, tak mówi Janusz. Jest ciepło jak cholera. Zostało nam 330 metrów. Są to ostatnie metry tej wyprawy. Ale im bliżej zbliżaliśmy się do końca, tym oczywiście flaga na celu machała coraz bliżej, także wszyscy już wiedzieli, że ostatni dzień to już praktycznie, pomimo że było pod górkę, to była jazda z górki. Wyjazd i przejechanie tych kilometrów nie ma dla mnie żadnej wartości, jeśli mam być szczera. Najważniejsze dla mnie było to, że zrobiliśmy to razem jako zespół, że miałam bardzo dużo wsparcia, że czułam, że nie jestem z tymi trudnościami sama i że mogłam na wszystkich liczyć. Gdzie jesteśmy? Riva del Garda! Dojechaliśmy! Wszyscy żyją. Morale nie opadły do samego końca. Wszyscy mają uśmiechy na twarzach. No, bardzo się cieszę, że jesteśmy po Wotowu. Chyba najtrudniejszy, no zdecydowanie najtrudniejszy wyjazd do góry dla mnie. Wydaje mi się, że nawet sobie nie zdawałam sprawy z tego, jak bardzo. I się nastawiałam, że będzie duży wysiłek, dużo do zrobienia, ale to i tak przerosło moje oczekiwania, także było bardzo ciężko, ale bardzo mi się podobało. Każdy dzień na pewno był dla mnie ogromną walką z poczuciem słabego przygotowania i braku sił na podjazdach. Znaczy no, to był najtrudniejszy, to był moment, jak Kanie się przewróciła. Sądziłem, że nasza wycieczka się skończy. To było najtrudniejsze, najgorsze. Dla mnie to jest przede wszystkim takie bycie w czasie z ludźmi w tych górach. To jest dla mnie transa. To są ludzie, z którymi tam spędziłam czas. Transalp chyba będzie mi się kojarzył z synonimem takiej wyprawy odkrywczej, odkrywania, zdobywania, przekraczania granic. Sprawdzania, podziwiania, ale też właśnie obcowania z ludźmi, z naturą, ale też właśnie przekraczania swoich możliwości trochę i zadawania sobie coraz trudniejszych zadań. Dnia na dzień był stopniowany poziom trudności, to było fajne, coraz trudniej, coraz większe wyzwanie. No co, no jak już zaliczymy jednego Transalpa, to poprzeczkę trzeba podnieść w górę, prawda? Gratuluję! Gratuluję! Dziękuję krajownikom!
My tu jeszcze wrócimy razem. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce. Jeden kocioł był dwa razy w awarii za dwa tygodnie i właśnie musieliśmy to czyścić i myć i obijać. To była masakra. To dla mnie było to dziwne, bo pierwszy raz chyba z 10 godzin pochodził i coś tam pęknięcie w rurach było i na poziomie nie wiem. Chyba z 20 metrów i akcja była taka, że mycie, czyszczenie, obijanie i później stawienie aresztowania. I ciężkie warunki były. Jeśli my to w krótkim czasie to zrobić, to właśnie musieliśmy w nocy nawet pracować, żeby ogarnąć terminy. Dla mnie to jest, powiedzmy, że normalna praca i nic nie ma strasznego. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest ciężkie warunki, praca bardzo niebezpieczna. Dla mnie to jest zwykła robota.
Czerp witalność z Boržomi każdego dnia. W domu czy nad morzem, leniwie czy aktywnie, a może na swój własny sposób. Kiedy żyjesz pełnią życia, przygody trwają bez końca. 130 lat Boržomi to dopiero początek.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza na film. W ogóle nagrało, wiesz? Sorry. Woohoo! Zmier. Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że filmy przypadły Wam do gustu. Jutro zapraszamy wszystkich Państwa od godziny 12.00. Będziemy na żywo. Fantastyczni goście, fantastyczne rozmowy, fantastyczne filmy. Statuetki trafiają do nagrodzonych. Również nagrody, które ufundowało Muzeum Sportu i Turystyki i firma Packer. Także spodziewajcie się odbioru albo może zjawicie się tutaj u nas osobiście. Także serdecznie dziękujemy.
a obiecaliśmy niespodziankę, no i tą niespodziankę mamy, ponieważ Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, ufundował nam fajne nagrody, dlatego zadajemy 3 pytania, szanowni państwo, także skupiamy uwagę. Teraz bardzo ważna rzecz. Pierwsze 3 osoby, które w wiadomości prywatnej napiszą do nas na Facebooku z poprawnymi odpowiedziami, dostają te nagrody, skontaktujemy się z wami w wiadomościach prywatnych i poprosimy was o dane teleadresowe. Także zadaję pierwsze pytanie. Kto dokonał pierwszego zjazdu narciarskiego ze szczytu K2? To jest pytanie numer 1. Jak się nazywał pierwszy polski zdobywca korony Himalajów? Pytanie numer 2. I pytanie numer 3. W którym roku Wanda Rutkiewicz zdobyła szczyt K2? Czas start, odpowiadamy w wiadomościach prywatnych i widzimy się z państwem jutro o godzinie 12. Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co Totalizator Sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z Totalizatorem Sportowym. Największym mecenasem sportu i kultury w Polsce. Czerp witalność z Borżomi każdego dnia. W domu czy nad morzem, leniwie czy aktywnie, a może na swój własny sposób. Kiedy żyjesz pełnią życia, przygody trwają bez końca. 130 lat Borżomi. To dopiero początek. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza na film.